Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Technika w rolnictwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ciągnik rolniczy połączony z narzędziem, maszyną lub przyczepą tworzy agregat maszynowy lub transportowy i stanowią w nim zespół energetyczny. Ciągnik oddaje energię użyteczną z zaczepu polowego, transportowego zespołu zawieszenia narzędzi, z wałka odbioru mocy (WOM) lub przez zespół hydrauliki zewnętrznej, instalację pneumatyczną i elektryczną. Ciągnik rolniczy składa się z silnika wytwarzającego energię mechaniczną, mechanizmów przenoszących napęd, mechanizmów jezdnych, układu sterowania kierowniczy i hamulcowy, pomostu sterowniczego. Mechanizmy jezdne występują jako kołowe lub gąsienicowe. Różnorodność przeznaczenia ciągników wymusza konstruowanie ich do wykonywania ściśle określonych prac. Ciągniki można podzielić na uniwersalne, wykorzystywane do transportu, zabiegów uprawowych pielęgnacyjnych siewu, specjalistyczne, do prac szkółkarskich, przystosowane do wąskich międzyrzędzi, lekkie o małym promieniu skrętu, do prac sadowniczych, zmniejszona rozstawa osi. Mała opływowa kabina, mały promień skrętu, szczudłowy. Do prac melioracyjnych, przystosowane do prac na terenach podmokłych, np. wyposażone w gąsienicowe mechanizmy jezdne. Do prac leśnych, wyposażone w urządzenia ułatwiające wykonywanie prac leśnych, np. załadunek drewna, wyciąganie drewna. Do prac ziemnych, wyposażone w spychacze, koparki. Zapoznaj się z tabelą prezentującą konstrukcję ciągników rolniczych. Dzielimy je na jednoosiowe i dwuosiowe. Klasycznym układem ciągnika dwuosiowego jest silnik umieszczony z przodu, a napędzana jest tylna oś lub dwie osie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.